Stwierdzam, że urna jest pusta. Za chwilę poproszę Państwa o podejście do urny i oddanie głosu. Dodam, że głosowanie odbywa się w ten sposób, że przy nazwiskach osób, na które Państwo chcecie oddać głos, należy postawić znak X, znaczy w kratce przy nazwisku tej osoby, na którą oddajecie Państwo głos. Można głosować na jedną, dwie lub trzy osoby. Proszę bardzo, pan Tomasz Dubiński. Pan Leszek Galo. Pani Katarzyna Goździewska. Pan Bogdan Janczarek. Pani Małgorzata Kain. Pani Halina Kuć. Pan Adam Ludwiniak. Pani Anna Ludwiniak. Pan Andrzej Milczarek. Pan Jan Papis. Marcin Pawłowski. Marcin Pieprosiński. Pan Marcin Sukiennik. Pan Dawid Wojda i pani Edyta Wojciechowska. Bardzo Państwu dziękuję. No niestety tutaj poprosimy znowu pana przewodniczącego o ogłoszenie kilkuminutowej przerwy. Zanim ogłoszę króciutką już przerwę, chciałbym przywitać naszych nowo wybranych i zaprzysiężonych radnych powiatowych, pana Ireneusza Piaseckiego i pana Roberta Grubka. Może poprosimy tu panów. Także bardzo, bardzo serdecznie gratuluję i mam nadzieję, że współpraca będzie bardzo owocna między Radą Miejską i Radą Powiatu Mińskiego. Także jeszcze raz witam. Tak, jeżeli Państwo pozwolą, to tylko dosłownie tak już poza protokołem pan poprosimy naszych radnych dwa słowa. Dziękuję bardzo za takie miłe przywitanie panu przewodniczącemu. Myślę, że będziemy w dalszym ciągu współpracowali przez 4 lata. Chciałbym Państwa poinformować też, że dziś też odbyło się u nas w powiecie w Mińsku Mazowieckim pierwsza sesja. Miałem przyjemność ją prowadzić też, jak tutaj kolega Janczarek, jako najstarszy radny z wybranych w tej kadencji. No u nas brało udział tylko 21 radnych ze względu na to, że 6 radnych ma dogrywkę na wójtów i burmistrzów. I u nas odbyło się tylko ślubowanie i została sesja przerwana do następnego tygodnia w czwartek. Przyjmiemy ślubowanie następnych, tych ewentualnie, którzy nie wygrali, pozostaną w Radzie, albo ci, którzy wygrali, będą następni z listy, no bo tak jest zgodnie ze strukturą wyborczą. Myślę, że będziemy się coś częściej spotykali na tych sesjach, będziemy zapraszani i będziemy chcieli razem, wspólnie dużo zrobić dla naszej tutaj całej gminy Halinów. Jesteśmy z naszej gminy Halinów tutaj razem z kolegą Robertem Grubkiem. Państwo go znacie, pracował u nas w gminie, pracuje teraz w Warszawie. U nas jeszcze nie było żadnego wyboru przewodniczącego ani wiceprzewodniczących. W przyszłym tygodniu, jak dokończymy tą pierwszą sesję, zostaną wybrani. Także myślę, że w przyszłości będziemy mieli dużo więcej do powiedzenia, dużo więcej kłopotów. Tak jak to mówi się, że szło się do tych wyborów z różnymi myślami.
myślami, z różnymi bólami, na kogo tu zagłosować, kogo tutaj wybrać ewentualnie, żeby coś nam pomógł w tej naszej społeczności. Myślę, że się nie zawiedziecie, będziemy chcieli coś zrobić, połączyć te siły gminne razem z powiatowymi, żeby coś nam z tego wyszło. Dziękuję bardzo. Ja również panu serdecznie chciałem podziękować panu przewodniczącemu za przywitanie. I tutaj myślę, że mój przedmówca, pan radny Piasecki, no już większość spraw poruszył. Ja również deklaruję ze swojej strony tutaj szeroką współpracę z gminą. Będę się starał, no tak jak myślę również mój kolega, razem działać na rzecz gminy, na rzecz powiatu, no i współpracować tutaj ze wszystkim z państwa. Dziękuję bardzo. Chciałbym państwa jeszcze poinformować, może nie wszyscy wiecie, ale w Radzie Powiatu mamy 3 ugrupowania, to znaczy się my, twój powiat, to jako PSL mamy 12 mandatów, Platforma Obywatelska Wspólnota ma 7 mandatów i Prawo i Sprawiedliwość ma 8 mandatów. Także będziemy w przyszłym tygodniu już rozdzielać komisję, wybierać władze rady. Będziemy informować. Dziękuję. Dziękuję bardzo naszym radnym powiatowym. Pozostaje nam mieć nadzieję, że tak często będą uczestniczyli w sesjach Rady Miejskiej w Hajnowie, jak ich poprzednicy na tych stanowiskach. Jeszcze raz dziękuję, jeszcze raz gratuluję serdecznie. Chciałbym zapytać, czy komisja skrutacyjna już zakończyła? Jeszcze chwilę, także jeszcze dosłownie minutkę i chwilę przerwy. Zapraszam państwa radnych, wznawiamy obrady i przekazuję głos przewodniczącemu komisji skrutacyjnej Marcinowi Pawłowskiemu. Szanowni państwo, mam przyjemność odczytać protokół z przeprowadzenia wyborów wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Hajnowie. Komisja skrutacyjna w składzie Marcin Pawłowski, Anna Ludwiniak i pani Halina Kucz stwierdza, że w głosowaniu na kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Hajnowie oddano głosów ważnych. Na panią Małgorzatę Kaj 14, na pana Bogdana Janczarka 14, na pana Dawida Wojdę 13. W związku z uzyskaniem wymaganej ilości głosów wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Hajnowie zostali wybrani pani Małgorzata Kaim, pan Bogdan Janczarek i pan Dawid Wojna. Serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo Komisji Skrutacyjnej za sprawną pracę i chciałbym odczytać uchwałę Rady Miejskiej nr 2 z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Hajnowie. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2001 roku nr 142, pozycja 1591 z późniejszymi zmianami, Rada Miejska w Hajnowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Stwierdzić, że w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Hajnowie zostali wybrani pani Małgorzata Kaim, pan Janczarek Bogdan i pan Dawid Wojda. Paragraf drugi. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi integralną część uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia. Także jeszcze raz serdecznie gratuluję wiceprzewodniczącym i proszę państwa radnych o zajęcie miejsc i chciałbym, żebyśmy przeszli do punktu 11 i chciałbym poprosić panią burmistrz Jolantę Damasiewicz o... Przepraszam bardzo, jeszcze musimy przegłosować uchwałę. Ja przepraszam bardzo, bo pierwszy raz prowadzę sesję. Mam nadzieję, że mi państwo wybaczycie. Kto jest za przyjęciem uchwały nr 2 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Hajnowie? Jeszcze raz przepraszam. Proszę podnieść rękę. Kto jest za? Stwierdzam, że uchwała...